ty gałganie! Chodzaś tam blas, o? Tu ze dobro niszczyć! Dachy dziurawić, ja ci pokażę! Siedzisz tam, aż matka przyjdzie z roboty. Ja jej powiem, jakiego matki Szymonka. Janek, stój! Co jest, nie gramy? Ciu, gąbowa. A gałgany, no! Henka na dachu przyłapała. Ja was wszystkich nauczę, gałgany jedne. Ja wam pokażę! Wiedziałam, że tu się schowasz. Podpatrywałaś. Ja? Wiem, że umiesz kryć się po piwnicach, wiem. Po piwnicach? No, nie udawaj, w czasie strajku. Już nie pamiętasz? A ty? Skąd ty o tym wiesz? Wiem, ale nie powiem. A to? Gdzie miałeś? Co? A, ulotki. Za koszulą, za paskiem, w kieszeniach. Gdzie się dało? Miałem też chleb i cebulę. Taki byłem wypchany. Odważny jesteś. Ach, ty gałganie, czekaj, ja ci pokażę. Chodź, zobaczymy. Józia, chcesz? Od dziś wszystko sobie mówił. Żadnych tajemnic. Żadnych? Żadnych. Mur? Mur. Jak prawdziwi przyjaciele. Jak prawdziwi przyjaciele. A, ładnie! Ładnie! No. Pan na stole! Po cierpu! No, panie, już uciekaj! Żeby ta twoja matka widziała! Gałgany przeklęte! Ja wam pokażę! Nogi powyrywam! Wstrętna baba. Krotkara, teraz wszystkim rozpowie. Przejmujesz się? Najbardziej to się bała mojego ojca. Kiedyś powiedział jej tak do sucho, że aż jej w pięty poszło. Co z twoim tatą? W tamtym tygodniu podaliśmy mu paczkę. Ale ostatnio nie chcieli już przyjąć. Pewnie go przewieźli do innego więzienia. Na pewno długo posiedzi. On nikogo nie wie. Ja bym nie wytrzymała. Tyle dni sama. Bez nikogo. Po ciemku. Straszne. Pewnie, że straszne. Ale jak trzeba. Dzień dobry. Dzień dobry, Jusia. Zostaw to, masz. Mama już w domu? Jeszcze nie, proszę pana. Idziesz? Nie, zostanę jeszcze trochę. Józia, masz. Żeby ci się nie nudziło. Czy mama nie idzie? Karolka! Karolka! To chora bidulka. Malutki, malutki. Karolka, papa! A, Józia, powiedz mamie, że mam coś dla niej. Dobrze, powiem.
Ty udawaczu. Idziemy. Gdzie? Zjesz z nami kolację. Ja już jadłam. To zjesz drugą. Są placki kartoflane. Z cukrem. Palce lizać. Chodź. Chodź, nie wygłupiaj się. Czekaj, czekaj. Ale zrozum, Felka. W tobie jest cała nadzieja. Tam musi jechać człowiek mądry, odpowiedzialny, który potrafi mądrze mówić, przekazać kongresowi wszystkie nasze problemy. No, słowem, kto dobrze zna naszą sprawę? A Werner? Werner. No widzisz, Werner jest spalony, bez przerwy depcze mu po piętach. Ja się rozumiem, wiem, że jesteś w ciężkiej sytuacji, jesteś sama. Ale ja nie uwierzę w to, żeby nie znalazł się ktoś, kto na te kilka dni, no, kto mógłby się zająć dzieckiem. Lipscy chociażby, no ja wiem, Millerowie. Muszę z nimi porozmawiać. Jednak przede wszystkim z Józią. To dla mnie najważniejsze. No, to trzymaj się, Felka. Najchętniej zostałabym u Janka. Wiesz, że to niemożliwe. Jego ojciec siedzi w więzieniu i w każdej chwili może tam się zjawić policja. No to może u Zawadzkich. Przynajmniej będę miała się z kim bawić. Wanda to miła i mądra dziewczynka. Mamo. A na długo wyjedziesz? Chyba na tydzień. Może trochę dłużej. Cieszę się, że właśnie ciebie wybrali. To duże wyróżnienie. Tylko nie wiem, czy sobie poradzę. Mamo, nie martw się. Przecież ty wszystko potrafisz najlepiej. Połóż się, późno już. A kochanie. Mamo, a czy lalki będę mogła wziąć do Zawadzkich? Co mówisz? No czy lalki będę mogła wziąć? Ach, tak, tak, oczywiście, oczywiście. Mamo, a przywieziesz mi coś? Przywiozę, kochanie, o ile pojadę. Józia, pamiętaj, o tym nikt nie może się dowiedzieć. Nawet Janek? Nawet Janek, nikt. Zasadzimy go na podwórku. Będziemy mieli swoje własne drzewko. Twoje i moje. Chcesz? Fajnie. A potem zasadzimy drugie, trzecie i czwarte i wyrośnie cały las. Taki duży. Janek. W tym lesie będzie stała chatka na kurzej nóżce.
a w tej chatce babą jaką będzie gołąbowa. Pani Michalska. A ja do pani z wizytą. Z wizytą? Mój Boże, a ja po lekarstwa. Co? Znowu dziecko? Cała trójka, jedno przy drugim jak w szpitalu. Doktor mówi, że szkarlatyna. O, to niedobrze. No, niedobrze, moja pani, niedobrze. Zaczęło się od tej najmłodszej, a potem wzięło Jurka i Wandę. Skara nieboskie. Współczuję pani. Nie mogę pani zaprosić. Pogadamy kiedy indziej. Jak tylko dzieciaki wyzdrowieją. Śpieszę się. A jak tam Józia? A, dziękuję, rośnie. Pozdrawia Wandę. Musisz wszystko dokładnie zapamiętać. Wysiądziesz na stacji granicznej, granicę musisz przekroczyć pieszo. No tak, widzisz, teraz jest dobrze, drukuj. Wylegitymujesz się tym. To jest przepustka dla Polaków pracujących po stronie niemieckiej. Tam dojdziesz do najbliższej stacji, wsiądziesz do pierwszego pociągu i pojedziesz do Berlina. Na peronie podejdzie do ciebie kolejarz niemiecki, ale dogadasz się z nim, bo on zna dobrze język polski. Następnego dnia dostaniesz bilet, papiery. Wsadzą cię w pociąg i powiedzą, jak masz jechać dalej. Kongres powinien potrwać 5 dni. Z Moskwy będziesz wracała tą samą trasą. Aha. No i pamiętaj, że twój wyjazd jest w absolutnej tajemnicy, więc musisz powiedzieć tam sąsiadom, że wyjechałaś na wieś do krewnych. A ulokowałaś w swoją małą? Nie. No i schowam ci. Zawadce odpadają, szkarlatyna. No to musisz to dzisiaj załatwić. No wiem. U Millerów też nieaktualne. Obserwują ich. Cała nadzieja w Lipskich. No cóż to, powodzenia. Reprezentuj nas godnie i przywoź dobre wiadomości. Postaram się. Trzymaj się. Wracaj szczęśliwie. Mądrala, jazda stąd, bo nogi poprzetrącam. Widzieliście go. Dziadowskie wychowanie. Ranem. Wzięli ich oboje? Plądrowali tu całą noc. Nawet deski zrywali w podłodze. W całej kamienicy nikt oka nie zmrużył. To straszne. Tacy dobrzy ludzie. Jak pan Lipski im coś powiedział, to go zepchnęli ze schodów. Widziałam jeszcze, jak ich wsadzali do samochodu. Bydlaki. I co oni mogą zrobić? Zależy, co u nich znaleźli. Biedni, ja tak bardzo ich lubię. Idź spać. Pójdę do Nowaka. Oddam mu te papiery, niech robi, co chce. Nic na to nie poradzę. Połóż się, zgaszę światło.
Mamo, nie odchodź. Mamo. Dziecko, co ty? Muszę. Nie odchodź. Zrozum, kochanie. To zbyt poważna sprawa. Ja już sobie wszystko obmyśliłam, więc będzie tak. Zostanę w domu sama i będę na ciebie czekać. Przecież to tylko parę dni. To niemożliwe. Przecież tutaj nikt nie może przyjść. I nie przyjdzie. Jak ty sobie to wyobrażasz? Będę siedziała cichutko jak Drusia. Panie Mrumlu, posłuchaj. No? Przed wyjazdem kupisz mi u Jakubczakowej coś do jedzenia. Ugotujesz garnek zupy, cały garnek. Dzieciaku, jak ty to sobie wyobrażasz? 10 dni. Ja bym tam obłędu dostała bez ciebie. Nie, nie, to niemożliwe. Mamo, tyle razy siedzę sama. Cały dzień, od rana do wieczora. I dobrze, tak? To nie to samo. Idź spać, zaraz północ. Czego płaczesz? Bo mi nie wierzysz. Wciąż myślisz, że mam 5 lat. A ja naprawdę już dużo rozumiem. I chcę ci pomóc. Inne dzieci, nawet ten Janek. Wiem, że jesteś dzielna, wiem. Mamo, dam sobie radę. Zobaczysz, naprawdę, dam sobie radę. Ty mi za to przywieziesz coś ładnego. No, to kiedy wyjeżdżacie na te wykopki? Chyba dzisiaj. Józia to już wczoraj pojechała. Zabrała ją ciotka. Wam to dobrze. Ciotka na wsi, kartofle na zimę jak znalazł. Nie to co człowiek. Nie za darmo, pani Gołąbowa. Trzeba dobrze karkuna zginać. Porządna rodzina za darmo daje. Różnie to bywa. No, idę, muszę zrobić przepierkę. Najważniejsze załatwiłam. Pierwsza plotkara kamienicy wie, że wyjechałaś na wieś do ciotki. Podaj kubek. Pij póki gorące. Nic się nie domyśla? Bądź spokojna. Ona we wszystko uwierzy. Mamo, a co ze szkołą? Pamiętam. Wstąpię po drodze, powiem pani. Zupę podgrzewać będziesz na prymusie. Tylko Józia, bądź ostrożna z ogniem, pamiętaj. Przecież wiesz. Wiem, ale przypominam. Widziałaś, coś kupiłam? Moje ulubione jabłuszka. Wiem, wiem. Chleb zawieje w ściereczkę. Nie zesnie się tak szybko. Dobrze, mamo. I masz tu 10 pączków. Akurat po jednym dziennie. Tak. To będzie twój pączkowy kalendarz. A który na niedzielę? Oczywiście. Największy. Martwię się tylko, czy wystarczy ci wody. Starczy, mamo. Będę oszczędzała. Najgorsze, że z wiadra możesz wylać tylko w nocy. Jak ty to zrobisz? Obudzę się. Pociągi mnie obudzą. Wiesz, jak wjeżdżą po nocy. Tak. Ale wiem również, jak ty twardo śpisz. Mamo. Musisz uważać, bo ściany mają uszy, a okna oczy. Pamiętaj. Dobrze. No. Już ta godzina.
Myślę, żebym czegoś nie zapomniała ci powiedzieć. Cóż. Pamiętaj o zasłonce. Pamiętam. Będę wyglądać tylko przez szparg. Nawet ci nie pokiwam. Kochanie, czy nie rozumiesz? Rozumiem. Ja ci pokiwam białą chusteczką. Lepiej zobaczysz. Dobrze? Tylko nie zapomnij. Parę minut po fabrycznych syrenach. Nie zapomnę, mamo. Mamo, pieniądze dobrze schowałaś. Tak, są w bezpiecznym miejscu. Co ja robię? Wszystko się uda. Zobaczysz. Myślę o tobie. O mnie? Mamo, zawsze mówisz, że jestem do ciebie podobna. A ty jesteś odważna, mądra. Tak. Moja ty mama pociecha. Cały czas będę przy tobie. Ja też. Pani Wieczorkowa. Żony nie ma. O co chodzi? Nieważne, przyjdę później. Wyjechała. Już wyjechała. Thank you.
Zuzia! Nie ma tak. Dzieciaka mnie obudzicie. Ona wyjechała na wieś. No widzisz. Niemożliwe, coś by mi powiedziała. Nawet dzieciaki w szkole o tym mówiły. Na pewno w niedzielę wróci. Śpij, moje maleństwo. Pani Wieczorkowa! Co jest? Kapustę chłop przywiózł. Nie kupi pani? Ładna? Niczego nawet. Ja wzięłam pół kopy. Józia! Józia! Pani zaraz schodzi. A ty tu czego? Co, nie wolno? Chcesz się zakraść, gałganie. Nie pani sprawa. Sterczy jak ten wariat od tygodnia pod drzwiami, a ona tam lata po wsi z innymi chłopakami. Skończyło się już wasze łażenie po piwnicy. Skończyło. Wstrętna baba. Drogi Janku, Kolumbowa kłamie, nie wierz jej. Jesteś moim największym przyjacielem, ale tej tajemnicy nie mogę ci na razie zdradzić. To wielka tajemnica.
ty fundu zatraconego! Wyjdź się! Idziesz ty stąd? Uciekaj. Już. Wynocha! No wynocha, mówię! Czy to pies? Taka przybłęda paskudzi tylko po korytarzach trzeba sprzątać. Józia, otwórz! Kawalir do ciebie, otwórz, Józia! Jak się pani nie uspokoi, to poskarży mamie. A to gałgan jeden. Matką będzie mnie straszyć. Lepiej powiedz swojej matce, niech komorne zapłaci. Bo pójdzie na bruk, a ty z nią. Miły Janku, Kołębowa to stara jędza. Uważaj, żeby cię nie zbiła. Proszę cię, Józia. Yeah.
Zabierajcie Tomasza! Pani Broniu, to ja. Dzień dobry, pani Witkowska. Przepraszam, że tak późno, ale dopiero dziś nie dostałam szkodzi. Resztę tygodniówki. Dziękuję bardzo. I co, chodziła pani za robotą? A, chodziłem. Robota, gdzie teraz można robotę znaleźć. Tak, wszędzie teraz redukują. Tylko patrzeć, jak nas wyrzucą z mieszkania. Przecież to fabrykanckie. O Jezu, co wtedy? Myślałam, może do brata pojedziemy, bo ja wiem. A jak tam z mężem? Mówią, że już go stąd wywieźli. Idę trochę popakować. Nigdy nic nie wiadomo. Tak. Gdzie ten Janek jest? Thank you.
Zanieś to na wóz. Od dziś nie mamy żadnych tajemnic przed sobą. Żadnych? Żadnych. Jak prawdziwi przyjaciele. Prawdziwi przyjaciele tak postępują? Chyba się już nigdy nie zobaczy. Janek. Otwierać! Policja! Panie Władzo, szkoda ręki. On tu już dawno nie nocuje. Niedawno? No, tydzień będzie, ja go nie widziałam. Albo i dłużej. Gałgan taki. No, jeszcze się z nim zobaczymy. Otwieraj!
Otwieraj, gałganie, słyszysz? Otwieraj! Wiem, że tam jesteś. Od dawna się tam ukrywasz. Otwieraj! Zdradziłaś się. Zdradziłaś matkę. Otwieraj! Zdradziłaś matkę. Matkę zdradziłaś. Łamać ją! Trzymać ją! Zdradziłaś.